Cześć! Mistrzostwa w Katarze są zbrodnią i wszystkie drużyny, które w nich uczestniczą, dokładają się tylko do tej zbrodni. Co myślisz? Zostaw lajka, subskryba, donate'a, dołącz do patronów na patronite.pl Ralindel, albo oglądaj streamy na żywo na Twitch TV Ralindel. A teraz zaczynamy. Marcelina jest w stowarzyszeniu Pęczowi. Potrzebuję bardzo dobrego wytłumaczenia dla tego tła. Od pana... Ja to zdejmuję moją marynarkę LGBT, jak wychodzę z pracy. Tego, na którym występuje reporterka. Szczególnie, że wszędzie jest napisane świętej pamięci. Społecznicy w hostelu interwencyjnym. Witam cię, Marcelino. Oddaję głos do Łodzi. Ja Nie, słuchajcie, jakby to znaczy, że w tym hotelu interwencyjnym ktoś wpadł na zajebisty pomysł, żeby zrobić sobie prezentację z osób, które popełniły samobójstwo, ale w rogu widzimy też, wam akurat zasłania moja kamera, ale w rogu widzimy też kurwa świętej pamięci Iza z Pszczyny, więc nie martwcie się, wszyscy są tutaj częścią widzicie? Świętej pamięci Iza z Pszczyny w prawym dolnym rogu. Więc tak, no to są osoby tego. Już mówię, jakby pomijając wszystko inne, to troszeczkę wpierdalaniem się z butami jest dostawianie tego świętej pamięci, ponieważ... Wspomnijmy o takim małym, kurwa, detalu. To Kościół katolicki jest największą szczujnią, kurwa, na osoby LGBT. I myślę, że możemy bezpiecznie założyć, że nie wszystkie z tych osób są wierzące, więc może doklejanie, kurwa, swoich krzyżyków do nich jest troszeczkę niewłaściwe. Ale posłuchajmy, może zaraz będzie dobry powód, dla którego to tam jest. Dzień dobry, Aniu, dzień dobry Państwu. Tak jak powiedziałaś, znajdujemy się wewnątrz hostelu interwencyjnego, w którym ogrom pomocy, tak jak się dzisiaj dowiedziałam, otrzymują osoby m.in. ze społeczności LGBT, które wciąż są szykanowane i nękane, ale potrzebują także opieki psychologicznej, terapeutycznej czy farmakologicznej, jeżeli chcą dokonać korekty swojej płci. I tutaj wszystko to na miejscu, to jest ta pomoc, którą otrzymują. My teraz znajdujemy się w sali pamięci, o której rozmawialiśmy. Mogli Państwo ją zobaczyć w poprzednim wejściu. To też jest bardzo ważne. Tutaj wszystkie osoby, które doznały właśnie tego gnębienia, czy ich historia skończyła się tragicznie, popełniły samobójstwo. Tutaj te osoby są upamiętnione. Dla przypomnienia, tęczowi społecznicy, którzy właśnie używają wizerunków tych osób, żeby pchać swoją agendę, są jednocześnie ludźmi, którzy wprost podkreślają, że oni nie pójdą na paradę równości i oni się, i ławnik chwalił się, że on to nie szedł na paradę równości, tylko on szedł osobnym marszem, nie? Nie, akurat to panią dziennikarkę, to ja chcę się dowiedzieć, jaki jest kontekst tego. Skupmy się na osobach, które jednak robią takie sale pamięci. Co ławnikowi przeszkadza parada równości? No cóż, no to są dwie skrajności przecież.
upolitycznione, ale ze mną jest prezes Stowarzyszenia Tęczowi Społecznicy, jeden z inicjatorów właśnie hostelu interwencyjnego dla potrzebujących, Mariusz Ławnik. Dzień dobry, Mariusz. Witam panią redaktor, witam państwa ponownie. No i właśnie wspólnie przejdziemy się po hostelu, pokażemy państwu, jak to wszystko tutaj na miejscu wygląda, bo to jest naprawdę ogrom pomocy, którą otrzymują Ja przypomnę, że to jest też ten człowiek, który był przeciwko przepuszczaniu ludzi na granicy z Białorusią, nie? To jest człowiek, który miał tak zły take o przepuszczaniu ludzi na granicy z Białorusią, że kurwa Szymon musiał go poprawiać. Ale spoko, świętej pamięci Romowie? Doskonale! Ja chcę jeszcze zobaczyć, co tutaj było na tej tabliczce. Świętej pamięci duchowni... Co? Świętej pamięci duchowni z różnych wyznań? O, wow! Ogrom pomocy, którą otrzymują podopieczni tego hostelu, ale też ogrom rzeczy do zrobienia, bo hostel potrzebuje bardzo dużo pomocy. Właśnie przechodzimy sobie do pokoju tak zwanego niebieskiego. Czyli mamy tak zwany niebieski pokój. Co w tym pokoju? Tutaj rozumiem, że to jest pokój dla osoby, która przyjedzie i tak, ma zakwaterowanie. Tak, tutaj w tym pokoju. Ten pokój właściwie spełnia kilka funkcji. Po pierwsze, przyjmujemy tutaj osoby, które potrzebują schronienia na chwilę, bo takie osoby też się znajdują, ale jest to również pokój spotkań. Jak widać, mamy również tutaj serwis do kawy, maszynkę do kawy. Tutaj mają się ludzie poczuć jak w niebie, dlatego tutaj te błękitno-niebiesko-białe kolory. Poniosło mnie trochę i tak pędzel poszalał. Tutaj jest jedno miejsce do spania, ponieważ to się rozkłada. Tutaj jest druga sofa do spania, tutaj trzecie łóżko. To otrzymaliśmy od senatora Dunina, to otrzymaliśmy od, nie wiem, może być lokowanie produktu, czy nie? Nie może być. Dobrze. Więc to od pewnej firmy meblowej, a to z Polskiego Czerwonego Krzyża. Jak widać, wiele osób tutaj się do tego przyłącza, wiele organizacji. Też myślę, że to jest warte powiedzenia, że tak naprawdę wasza działalność jest możliwa dzięki pomocy. I tej pomocy teraz jest mniej, a wy cały czas jej potrzebujecie chociażby na ogrzewanie. Ja tutaj spędzam dzisiaj z wami cały dzień, jest mi chłodno, a wy tutaj spędzacie każdy dzień. Tak, są ogrzewane wyłącznie pokoje, w których ktoś obecnie przebywa, dlatego że no, po prostu, żeby uruchomić gaz, ogrzewanie gazowe tutaj jest. Żeby uruchomić gaz, muszę mieć na koncie, zgodnie z podliczeniami, które poczyniliśmy na podstawie poprzednich rachunków z poprzedniego sezonu grzewczego, to potrzebuję mieć na koncie 100 tysięcy złotych. W innym przypadku po prostu nie mogę, bo zadłużę stowarzyszenie i będzie, że tak powiem, sytuacja z odłączaniem, nieodłączaniem. Bardzo tutaj prosimy o wsparcie, ponieważ my ten budynek częściowo osuszyliśmy, ponieważ była tutaj ogromna wilgoć i tak jak wspomniałem, ogrzewane są tylko te pokoje, w których przebywają osoby. Przejdźmy może dalej. Tak, oczywiście tutaj teraz idziemy korytarzem, do jakie będzie następne miejsce, w jakie nas zabierzesz? Zabiorę państwa do kuchni, którą zrobiliśmy sami. Przejdźmy w takim razie do kuchni. To jest duża, ogromna kuchnia, którą budowaliśmy od podstaw. Nim przejdziemy oczywiście do innych pomieszczeń, więc tutaj przejąłem mikrofon od pani redaktor. Mam nadzieję, że pani redaktor się nie obrazi. Więc szanowni państwo, to jest kuchnia, która powstała od podstaw. Przed chwilą tutaj mieliśmy obiad. Tutaj prywatna firma z Poznania podarowała nam meble kuchenne. Hydraulik, który z nami tutaj pracował, podarował nam zlew. Tam dalej też są łazienki, co do których otrzymaliśmy pralkę i suszarkę z parafii ewangelickiej z Wrocławia. Więc tutaj mamy dużą, ogromną kuchnię. Ta lodówka przyjechała aż z Trójmiasta. Każda lodówka ma swoją historię. Każdy tutaj mebel jest szalenie ważny. I zapraszamy dalej do miejsca, które udało nam się już w jakimś stopniu przygotować. Jest to kolejny pokój. Zapalimy świateł. Bardzo mi się podoba, że on mówi udało nam się. Tymczasem z tego, co on sam mówił w innych materiałach, to udało nam się, to jest w dużym stopniu ludzie, którym pomagamy, którym udzielamy mieszkania, to remontowali w ramach odpracowywania tego, że im pomagamy. Więc...
Jest to kolejny pokój, w którym też, jeżeli jest taka potrzeba, znajdują schronienie osoby, które są w trudnej sytuacji. Czasami zdarza się tak, że ktoś dzwoni i prosi, proszę pana, potrzebujemy na 2-3 dni, ponieważ musimy się bardzo szybko ogarnąć, bo niestety z powodu homofobii, transfobii wzbudzanej nieustannie przez Jarosława Kaczyńskiego i obecnych rządzących, w związku z czym niestety bardzo często mamy takie prośby niejednokrotnie o północy, więc tutaj natychmiast łóżko jest pościelone, to łóżko jest też z Gdańska, więc bardzo, bardzo serdecznie znowuż tutaj prosimy o pomoc, bo chcielibyśmy, tak jak nas proszą osoby, chcielibyśmy przyjmować ludzi na stałe. Natomiast jest to trudne. Dlaczego? Dlatego, że osoby, które potrzebują wsparcia na stałe, to są osoby, które wymagają leczenia psychoterapeutycznego, psychologicznego, psychiatrycznego, a na to są potrzebne środki. A jak jest, sami państwo wiecie, tutaj jest pokój, który na chwilę jest pusty. Przebywa tutaj kolejna osoba. W tym pokoju mogą spokojnie się wyspać 3 osoby. Tutaj u góry są materace przechowane. Proszę bardzo, nie wiem, czy pan operator zdoła to uchwycić, ale są materace, w innym miejscu są łóżka. I dlaczego te materace są tutaj? To za chwilę państwu pokażemy, ale nim to zrobimy, to przyjemniejsza część tego miejsca. To jest biblioteka, o której zawsze marzyliśmy. Tutaj zwłaszcza latem można było usiąść. Czyli oni wylecieli z tego hotelu. Tęczowi społecznicy funkcjonowali w... przynajmniej w trakcie pandemii. Mieli znam jedną osobę, której to jej pomogli, czy nie pomogli, bo Rusinka, bo mówisz dwie rzeczy naraz w tym momencie. Oni byli w hotelu. Który podczas pandemii po prostu nie działał, nie? I oni w tym hotelu jakby mieli teoretycznie pokoje, w których niby mieli mieszkać ludzie. I deal był taki, że ci ludzie mieli tam jakby mieszkać i pracować. No i podobno jakby społecznicy zbierali po 12 tysięcy miesięcznie na to, żeby w tym hotelu się utrzymać. Teraz stawka została nagle podbita do tego, że on potrzebuje mieć 100 tysięcy na koncie, żeby móc dogrzać budynek, nie? Dla mnie ta kwota wydaje się w kurwę abstrakcyjna, bo to jest milion pieniędzy. I nie wiem, ile kosztuje ogrzewanie budynku gazem, ale 100 tysięcy wydaje się troszeczkę dużą kwotą, nawet jak na cały budynek. Ciekaw jestem, czy ktoś potrafi powiedzieć koszt ogrzewania gazem domu 100 metrów kwadratowych. Parametr ten wynosi 70. W nowych budynkach koszty ogrzewania gazem powierzchni 100 metrów kwadratowych powinny się zamknąć w granicach 1400-1500 zł. Kurwa, załóżmy, że to zużycie jest 3 razy wyższe, bo budynek nie jest nowy, dużo traci ciepła. Kurwa, 4 razy wyższe. Miesięcznie. To jest 6 tysięcy miesięcznie za sam gaz, nie? Nie mam pojęcia, jak z tego się robi 100 tysięcy złotych na tego, nie? Dom nieocieplony, stare budownictwo. Szacunkowe wartości według ekstradom.pl 4060 zł za 100 metrów kwadratowych. Te budynki nie mogą mieć, kurwa, 500 metrów kwadratowych powierzchni. One będą miały 100, może 150. Mój dom za zeszły rok, ja mam dobrze zaizolowany budynek, kosztował 6 tysięcy, góra 8. No tak, ale kurwa, jak z tego wychodzi 100 tysięcy złotych za ogrzewanie, kurwa, nie wiem, w miesiącu?
O, oni teraz 500 000 złotych zbierają, no to nieźle. Już od prawie 7 miesięcy remontują budynek otrzymany od Urzędu Miasta Łodzi, w którym ma powstać nowy hostel interwencyjny dla osób LGBTQIAP oraz innych potrzebujących, w tym dla osób uchodźczych z Ukrainy. Aktualnie mamy do opłacenia dwa rachunki za prąd opiewające na blisko 10 tysięcy oraz zaległy gaz za blisko 20 tysięcy. Z tego, co tu jest napisane... No dobrze, no okej, załóżmy, że w poprzednim sezonie oni ten budynek dostali, nie? No ale to co, miasto... Pewnie nie mają zerowego VAT-u i zniżki, którą mają gospodarstwa domowe. No dobrze, no ale to wciąż jakby... Kiedy się zadłużyli na te 20 tysięcy? Przecież... Na swoją kolej do remontu czekają m.in. korytarz, gabinet lekarski i sala konferencyjna. Dziwne priorytety. Już mają, kurwa, salę pamięci. To trochę wygląda tak, jakby ubywało im pomieszczeń, w których mogą faktycznie mieszkać ludzie. Ja wam powiem, co ja myślę o tęczowych społecznikach, bo to jest ważne, nie? Cała kwestia tęczowych społeczników jest kurewsko problematyczna. Ponieważ atakowanie organizacji, która potencjalnie pomaga ludziom, jest złe. Po prostu jest złe. Jednocześnie ta organizacja z jednej strony robi na przykład oprowadzanie po domu, który jest pusty, w którym ewidentnie nikt nie mieszka, jeżeli chodzi o odbiorców pomocy, a z drugiej strony, kiedy są ludzie, którym oni pomagają, to oni na przykład bez żadnej krępacji wrzucają wizerunki tych osób na swoje media społecznościowe, ponieważ to wygląda tak, że oni na Facebooku wrzucali zdjęcia swoich podopiecznych, swoich odbiorców, nie? I jak widzę jeszcze właśnie robienie O nie. Oni na Piotrkowskiej wystawiali, kurwa, te plakaty pamięci, tą swoją izbę pamięci. Wow. Świętej pamięci ludzie. Przeraża mnie ta organizacja. Autentycznie przeraża mnie ta organizacja, w sensie... Ja widzę bardzo dużo performatywnych, jakby takich pod publiczkę działań, a bardzo mało widzę rzeczy, które wzbudzają moje zaufanie, nie? Nasz hotel z biegiem czasu stał się zbyt ciasny, a z uwagi na usytuowanie na czwartym piętrze bez windy nie był dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. W grudniu 2021 odebraliśmy klucze do budynku otrzymywanego z zasobów miasta. I zdawaliśmy sobie sprawę, że jest do remontu i że czeka nas wiele ciężkiej pracy, ale budynek wydawał się być w niezłym stanie technicznym.
Niestety budynek od 2 lat stał nieogrzewany, do tego przeszło zalanie z poprzednich najemców, o którym dowiedzieliśmy się po czasie. W efekcie od 10 miesięcy walczymy z wilkocią po powstaniu ścianek działowych z karton gipsów trzech pomieszczeniach zerwały się przegniłe, jak się okazało, podłogi. Sami nie damy rady. Naprawa ukrytych wad budynku to środki, których nie mamy. Koszty ogrzewania zawilgoconego budynku wynoszą około 10 tysięcy złotych miesięcznie. Najgorsze jest jednak to, że nie możemy świadczyć o pomocy osobom, które nas liczą. Każdemu z naszych podopiecznych oferujemy nie tylko dach nad głową, ale również... Znaczy i nie świadczycie. Znaczy, ja wam powiem tak. Patrząc na to wszystko... Mam bardzo mocne poczucie, że to jest organizacja, która ile pieniędzy nie dostanie, tyle to niezależnie od tego, ile jej dostanie, to wciąż jej będzie brakowało, nie? Dlatego, że zawsze duża część ich działalności idzie na zwracanie na siebie uwagi. Zamiast płacić na ten człowiek, rozprzyjcie relewat z fosułem. Janek, to jest ten moment, w którym muszę powiedzieć nie. Nie chcę się wpierdalać nigdy w pomoc ludziom, którzy bardziej potrzebują pomocy niż ja. I... W mojej ocenie sytuacja tęczowych społeczników jest zawiła, bardzo nieprzejrzysta i nawet jeżeli jest niefajna, to należy znaleźć to, co jest do krytykowania i się po tym przejechać. I ja uważam, że działalność ławnika jest rzeczą do krytykowania, ale nie mam żadnych mierzalnych metryk, żeby sprawdzić, na ile społecznicy udzielali pomocy i na ile jej udzielili. Ponieważ to, co wiem o nich de facto, to jest to, że co pewien czas wrzucają zdjęcia z jakichś dziwnych szopek, które robią. I kiedy mówię szopek, mam na myśli naprawdę szopek. Ponieważ najnowszy post na ich Facebooku wygląda tak. Zrobiliśmy etiuda trans dzieci Boga i postać będąca figurą Matki Jezusa siedząca pod ołtarzem, a przed nią modląca się osoba postacią biskupa katolickiego, nie? To jest szopka, nie? To ciężko mi nazwać to, kurwa, jakkolwiek inaczej, nie? Natomiast bardzo bym prosił, żeby nie rozgrywać takich rzeczy pieniędzmi na pewno. Bo... Bo ja się na pewno będę z tym, kurwa, źle czuł, nie? Ja na pewno będę czuł się z tym, z takimi rzeczami okropnie. Kupsul, widziałem ten artykuł. Jeszcze patrzę, gdzie oni, kurwa, ten dom dostali. W końcu Łódź jest moim miastem. O Jezus. To jest Jana Pawła. Oj, ale to jest...
O wow, to jest trochę koniec dupy. To jest kurwa domek porównywalny, wiecie, z tymi rzeczami, z tym co oglądaliśmy Midla, który mówił, że kurwa mieszkania 10 metrów kwadrat spycha jakimś biednym ludziom, którzy i tak to wezmą, nie? Bo zobaczcie, to jest kurwa ten sam kaliber domu, nie? Tylko usytuowany w jeszcze gorszym, a nie, przepraszam, to jest ten dom, to jest 11, to jest to. Tylko usytuowany w jeszcze gorszym miejscu niż kurwa ten gówno dom Midla. Rozumiem, że klima pewnie była im potrzebna do osuszenia tego domu, jeżeli faktycznie był zawilgocony. Ale powiem szczerze, jakby... jakby patrzę. Patrząc na ten dom, powiem raz jeszcze to, co powiedziałem wcześniej. Moim skromnym zdaniem. To jest organizacja, która przepierdoli każdą ilość pieniędzy, jaką im dać. Ponieważ patrząc na taki budynek od miasta, pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, jest pójść do kogoś, kto zna się na budowlance i powiedzieć: panie, ile będzie kosztować kurwa remont tego i czy my jesteśmy to w stanie udźwignąć. Bo fajnie, że sobie remontują budynek od wiecie... roku, nie? Ale to widać, że ten budynek jest do remontu, nie? Nie mam żadnych przesłanek, żeby powiedzieć, że są osobami żerującymi na krzywdzie innych. Mam przesłanki do tego, żeby zarzucać im wysoką niekompetencję i tworzenie szopki, która potencjalnie marnotrawi dużo kasy. Ale znowu mówię to jako osoba patrząca na całość z zewnątrz. Siąść, poczytać książkę, napić się kawy, herbaty, porozmawiać z psychologiem, z psychoterapeutą, czy porozmawiać też z duchownym, o ile była taka potrzeba. A te wszystkie książki rozmaite, z rozmaitych dziedzin otrzymaliśmy oczywiście z całej Polski od różnych ludzi. A teraz odpowiem Państwu na pytanie, dlaczego te materace są tam, a nie w innych pokojach. Ponieważ te dwa pokoje, plus trzeci, którego nie możemy pokazać, ponieważ jest tam obecnie podopieczna, to zapraszam Państwa tutaj. O, to jest powód i powodem nie jest to, że jest remont. Powodem jest zupełnie coś innego, coś, co wyszło w trakcie remontu, gdzie o mały włos pracownik budowlany nie połamałby sobie nóg. Oto powód. Zapadły się podłogi. Po jakimś czasie po wynajmie okazało się, że było tutaj zalanie. I niestety to, co miało pognić, pogniło. Było to przykryte linoleum, więc nie było powietrza, nie, ta podłoga nie oddychała, ale to niestety nie jest jedyne pomieszczenie, bo to jest wersja... Dobra, ja chciałem powiedzieć jedną rzecz w tej chwili. Super, że się tam przeszliście, ale rozumiem, że reszta podłogi nie jest zagrożona zapadnięciem, nie? Bo fajnie, że trzymają sobie, kurwa... zarwany kawałek podłogi do tego, żeby można było robić sweet focie i nagrania, ale this is kinda unsafe. Light, to co państwo, no może nie light, dobra, to jest jedna z większych dziur, ale tych dziur jest więcej. To są trzy pomieszczenia, które za chwilę państwu pokażemy. Tutaj w tym pokoju, nie wiem czy pan operator zdoła się przebić, mnie się jakoś udało. Ten pokój, jak państwo widzicie, już był prawie gotowy, tu już nawet meble stały, a tutaj w rogu jest niestety również zepsuta podłoga. Dziękuję. Państwo widzą tej pomocy.
potrzeba bardzo dużo. Powiedzmy może jeszcze, jakie kwoty tutaj, o jakich kwotach możemy mówić, jeżeli chodzi o ogrzewanie i o naprawienie chociażby podłogi? Podłoga to jest około 100 tysięcy złotych wedle rzeczoznawcy. Jeżeli mówimy o podłogach, jeżeli mówimy o obecnej opłacie za... Co? Ogrzewanie i o naprawienie chociażby podłogi. Podłoga to jest około 100 tysięcy złotych wedle rzeczoznawcy. Jeżeli mówimy o podłogach, jeżeli mówimy o obecnej opłacie za... Boże, jej mina tyle mówi. Jeżeli mówimy o obecnej opłacie za prąd, mamy w tej chwili 8,5 tysiąca do zapłacenia za prąd. Są ogrzewane tylko te pokoje, w których przebywają osoby. I tak jak powiedziałem na wstępie, 100 tysięcy złotych potrzebujemy jako stowarzyszenie na to, żeby mieć na opłatę za gaz. To na podstawie wyliczeń z poprzedniego roku. Hostel interwencyjny w Łodzi utworzony przez Stowarzyszenie Tęczowi i Społecznicy. Czekajcie. Mają 20 tysięcy zaległości za gaz. Miesiąc gazu wedle ich zrzutki kosztuje 10 tysięcy złotych, ale potrzebują 100 tysięcy złotych, żeby zapłacić za gaz? Jestem może bardzo kiepski w matematykę, ale to się kurwa nijak nie klei. Tak, na zrzutce mają napisane, że zaległy gaz kosztuje 20 tysięcy. I to jest, jakby dostali w grudniu ten dom, więc ogrzewali go gazem przez rok i wygenerowali 20 tysięcy tego. Okej. Czy 100K za podłogę? Z tą podłogą może być bardzo różnie, ponieważ jeżeli to są prace od zera, to one mogą kosztować kilkadziesiąt tysięcy, nie? Ale... Kurwa, nawet zakładając, że... W sensie, dobra, ja się staram to rozkminić i nie kumam tego, nie? Na zasadzie... Ten koleś jest, kurwa, mistrzem w przedstawianiu kompletnie niejasnego obrazka sytuacji. Bo, tak... Klima i ogrzewanie... No mogły, okej, załóżmy, że musiały pracować też latem, żeby pozwolić na wysuszenie budynku, tak? To jakby, załóżmy, że tak jest. Więc pracowali przez cały rok. Co znaczyło, że przez cały rok wygenerowali... No nie wiem, może kurwa już zapłacili 80 tysięcy i te zaległe 20 tysięcy to jest tylko część tego obrazka. No ale to co, no to zapłacili wcześniej 100 tysięcy za ten gaz? Mam tak to rozumieć? Bo na któryś z tych dwóch zrzutek oni mają napisane, że gaz miesięcznie kosztuje ich 10 tysięcy. Co jest abstrakcyjną kwotą przy wszystkich wymaganiach. Ale załóżmy, że tak jest. Załóżmy, że to, co oni, kurwa, podają, to jest tak, jak on powiedział, nie? W sensie, w ogóle nie kwestionujemy tego, bierzemy to za dobrą monetę. To, co on powiedział, dokładnie tyle jest. No to do jasnej cholery... Jaki tu jest plan? W ogóle do tej zrzutki... Jest napisane, co jest dla nas szczególnie ważne, musimy zabezpieczyć także środki niezbędne do kontynuowania procesu tranzycji przez naszą podopieczną, a to kolejne 500 zł miesięcznie. HRT kosztują 500 zł miesięcznie? W sensie, jestem w stanie w to uwierzyć, ale to brzmi jako kurwy pieniędzy. Zależy, jakie raczej poniżej 100 zł się mieści do transfemek. No to skąd się wzięło, kurwa, to 500? Ja płaciłem 500 zł, ale za nielegalne środki.
Bieżące koszty utrzymania są bardzo wysokie. Począwszy od czynszu, który musimy uiszczać w pełnej wysokości, mimo tego, że budynek w obecnym stanie nie może zostać oddany do użytku, bo niesłusznie naliczane opłaty za odprowadzanie ścieków. Nie mamy kanalizacji, tylko szambo. W sensie, kurwa, jakby... Może wizyta u psychologa, psychiatry, może to. W sensie, wiecie, ja powiem w ten sposób. Nie rozumiem osi narracji, którą on prezentuje. Ponieważ, wiecie, to jest troszeczkę tak. Miasto mogłoby sobie zrobić zajebiste PR-owe W, dając takiej organizacji budynek, nie? Dając im dom. Tak? To jest jakby, to jest zajebista rzecz. Tyle tylko, że miasto ewidentnie dało im zbuka, bo ani lokalizacyjnie, ani jakościowo to miejsce nie jest dobre. Oni płacą za tego zbuka, więc to nie jest za darmo od miasta. Całość jest zjebana. Miasto... Wedle tej narracji umywa, kurwa, od tego ręce i w ogóle nie chce wziąć odpowiedzialności za swoją nieruchomość. Nie wiem, może na zasadzie, że mogliśmy dać wam to albo gówno, więc macie i zamknijcie mordy. Ale w takim razie dlaczego do kurwy nędzy osią narracji dziennikarskiej nie jest idziemy do Zdanowskiej i domagamy się, kurwa, wyjaśnienia? Bo nie rozumiem tego, nie? W sensie wydaje się, że skoro, kurwa, oni w każdym możliwym medium, jak jesteście w stanie wymyślić, są, opowiadają o tym, jacy to oni są biedni, jak zbierają pieniądze. Przy czym trzeba przyznać, że, kurwa, Ławnik ma przy tym charyzmę na poziomie ziemniaka, więc ja się nie dziwię, że te ich zbiórki idą tak chujowo. Przecież oni permanentnie będą organizacją, która mówi: jesteśmy biedni, zaraz umrzemy, dajcie nam pieniądze. Wszystko na temat tej organizacji krzyczy. Jesteśmy studnią bez dna, nie? Dziś w Warszawie Parada Równości, kolorowa parada przejdzie ulicami Warszawy, a ja porozmawiam o tym wydarzeniu z Mariuszem Ławnikiem z Tęczowych Społeczników. Witam serdecznie, panie Mariuszu. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Dlaczego co roku parada, pana zdaniem oczywiście, dlaczego parada co roku przyciąga tak wielu uczestników? Co kieruje ludźmi, którzy chcą wziąć udział w tej... W tym... Swoją drogą... Czy oni podpierdolili cudze wideo i je zreuploadowali jako swoje? W tym wydarzeniu. Nie wiem, czy to jest chęć po prostu przynależności do jakiejś grupy, czy manifestowania tej przynależności? Zdecydowanie
Znaczy, myślę, że przede wszystkim Marsze Równości, to co robią, to integrują społeczność LGBT i sojuszników społeczności LGBT. Co? Integrują społeczność LGBT i sojuszników społeczności LGBT. I myślę, stąd jest ogromna potrzeba części środowiska, podkreślam, uczestniczenia w Marszach Równości. Dla niektórych osób jest to bardzo, bardzo potrzebne. Dlaczego dla części? Ponieważ część środowiska LGBT, włącznie ze mną, no, nie jesteśmy jakimiś entuzjastami Marszów Równości, dlatego że czasami ta forma Marszów Równości, czy treści, które czasami są tam prezentowane, no nie zupełnie odpowiadają temu, co chcielibyśmy przekazać. I czasami treści pojawiające się tam, czy sposób ekspresji niektórych osób dla części społeczeństwa, czy to LGBT, czy nie LGBT, może być trochę niesmaczna, może być trochę nie tak zrozumiana, jak byśmy chcieli. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że tutaj też oprócz tych Marszów Równości, które, tak jak już powiedziałem, spełniają taką rolę integracyjną, no niestety w przestrzeni prawnej niczego nie zmieniają. I tutaj trzeba bardzo dużej pracy u podstaw, którą na przykład wykonuje Kampania Przeciw Homofobii, która jest chyba najstarszą organizacją, czy kilka innych organizacji. Ja tutaj mam przy sobie Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. I to, na co chciałbym na przykład zwrócić uwagę, to to, że trzeba dokładać wszelkich starań, trzeba dokładać wszelkiej pracy, pracy u podstaw, aby w końcu na przykład realizowano jeden z zapisów ustawy, przepraszam, Konstytucji Rzeczypospolitej, to jest ochrona, szczególna ochrona rodziny, rodzicielstwa. Proszę pamiętać o tym, że wśród osób LGBT jest bardzo dużo tak zwanych tęczowych rodzin. To, że nie wprowadzono w Polsce jeszcze związków, tak zwanych związków partnerskich, to nie znaczy, że te rodziny nie funkcjonują. To nie znaczy, że nie funkcjonują rodziny jednopłciowe, które wychowują dziecko. I tych rodzin jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. I czasami mam wrażenie, że gdybyśmy więcej uwagi skupili na pracach prawnych, gdybyśmy zgłaszali więcej ustaw związanych z, czy propozycji ustaw związanych właśnie ze związkami partnerskimi, równością małżeńską, to by mogło przynieść trochę więcej pożytku. Co do Marszów Równości, czy one poprawiają wizerunek? Kurwa, ten koleś nie ma pojęcia, o czym mówi, nie? W sensie, kurwa, to jest gays going their own way, nie? Osób LGBT, no mam pewne wątpliwości i to nie są moje wątpliwości. To są wątpliwości osób, które niejednokrotnie się ze mną kontaktują, choćby po ostatnim Marszu Równości w Łodzi, gdzie ktoś raczył wyskoczyć kilka osób w lateksowych majtkach czy stringach, prezentując no nie to, co powinno być prezentowane w przestrzeni publicznej. Jednakowoż pragnę jednak zauważyć, że to, że Mariusz Ławnik, prezes Stowarzyszenia Tęczowych Społeczników, nie jest zwolennikiem Marszu Równości, to jednakowoż nie oznacza, że należałoby ich zakazać, bo to są dwie różne rzeczy. Kiedy niejaka pani Kaja Godek wymyśliła, spadła na pomysł, żeby zabronić tych Marszów Równości na podstawie ustawy, do czego niestety na podstawie Konstytucji są możliwości, to natychmiast zorganizowaliśmy tutaj konferencję prasową, absolutnie się temu sprzeciwiając, ponieważ to właśnie Konstytucja zapewnia nam prawo do zgromadzeń, zapewnia nam... Ja nie wiem, tylko jest kurwa żartem, nie? No, jak zrobił konferencję prasową, to Kai Płodek aż kurwa wpięty poszło, no. Ja jestem pewien, że się nie pozbierała po tym wielkim ciosie, jaki jej zadał. Holy shit, Snacks, ale to jest pojebane.
Mam prawo do organizowania się i wyrażania swoich poglądów i możemy dyskutować o formie Marszu Równości, możemy dyskutować o formie przekazu Marszu Równości, ale nie mamy prawa absolutnie tego zakazywać i na tym należałoby się przede wszystkim skupić, bo jeżeli chcielibyśmy zakazać Marszów Równości, jak chce pani Kaja Godek, to jednakowoż musielibyśmy również zakazać Marszów Niepodległości. Musielibyśmy zakazać również marszów czy procesji Bożego Ciała, które rokrocznie się odbywają, czy zaczyna się sezon pielgrzymkowy. Więc tutaj zachęcałbym do absolutnej konsekwencji i jeśli mowa na przykład o Marszach Niepodległości, no to zdaje się jednak, że one są mniej pokojowe i mniej humanitarne, bym powiedział, niż Marsze Równości same w sobie, ponieważ jakoś nie przypominam sobie, żeby na Marszach Równości ktoś kogoś obrzucał gałem, czy rzucał komuś odpalone petardy do mieszkańców, miało miejsce przy którymś Marszu Niepodległości w Warszawie. Więc oczywiście stoję za tym, że wolność do wyrażania swoich poglądów jest czymś absolutnie najważniejszym. Czasami myślę, że warto podyskutować o formie, a cały ten rok, który pozostaje po Marszach Równości w wielu miastach, również spożytkować na to, aby popracować nad kwestiami prawnymi dla tęczowych rodzin, dla tęczowych osób, dla tęczowych dzieci. Jest szereg pracy tutaj do wykonania i moim takim wielkim marzeniem jest, żeby organizacje tęczowe, organizacje LGBT mogły wspólnie razem tutaj współdziałać i działać właśnie, żeby pracować u podstaw, żeby rozmawiać, żeby dialogować i to jest możliwe. Tylko potrzeba... Podoba mi się to, jak on 15 razy powiedział, że on by chciał działać u podstaw, ale za każdym razem, kurwa, kiedy to mówi, 30 sekund później informuje, że on coś zrobił indywidualnie, nie? Mówi o współpracy, ale jednak osobno, nie? Współpracujmy, ale nie za bardzo, nie razem. Nie przesadzajmy z tym współpracowaniem razem ze sobą, nie? To jest przygnębiające. To jest jedna rzecz. My musimy wyjść sami z pewnych schematów, które sami zostaliśmy wkręceni poprzez społeczeństwo, poprzez system religijny i tak dalej. Tutaj widzę, pojawiają się w trakcie naszej rozmowy różne obrazy z Marszu Równości. Nie wiem, czy jest obecny Marsz Równości, ale już tam zobaczyłem kilka takich obrazków, które no, niekoniecznie, że tak powiem, wzbudzają moją sympatię i nie dziwmy się, o tutaj pan w jakichś tak. dziwnych skórach. Co? Nie, że tak powiem, wzbudzają. O, oh, wow! No tak, kurwa, ten Leather Daddy to już wszystkie dzieci naraz zdeprawował, no. Kurwa, ja naprawdę muszę się zgadać z tym, z Sajanem. I porozmawiać o tej absolutnej deprawacji, którą te pieprzone miśki robią. O, nie wierzę po prostu. Pan Ławnik jest po prostu potężnie pruderyjny, no i tyle w temacie. Budzają moją sympatię i nie dziwmy się, o tutaj pan w jakichś tak. dziwnych skórach. Rozumiem, co pan ma na myśli, bo to właśnie jest jeden z argumentów przeciwników Marszów Równości, ale ja bym chciała pana zapytać, czy w takim razie taka dyskusja w środowisku LGBT+ się toczy na temat właśnie... Zrównał ONR z Marszem Równości. Nie. Zrównał Marsz Niepodległości z Marszem tego. No come on. No teraz ten, pokazujmy, że tak jak są. Tych środków wyrazu w trakcie Marszów Równości? To znaczy, ja mam absolutną świadomość tego, że organizatorzy Marszów Równości, o tutaj pani, która parodiuje sukience ślubnej, co zupełnie niepotrzebne. Co? Ura. Rozumiem, co pan ma na myśli, bo to właśnie jest jeden z argumentów przeciwników Marszów Równości, ale ja bym chciała zapytać, czy w takim razie taka dyskusja w środowisku LGBT. Ale co, że ta blondynka tutaj, czy... Plus się toczy na temat właśnie tych środków wyrazu w trakcie Marszów Równości? To znaczy, ja mam absolutną świadomość tego, że co, że to...
I was not ready, nie? O kurwa, nać. No, nie słyszeliście? To, że marszu w równości, o tutaj pani, która parodiuje sukience ślubnej, co zupełnie niepotrzebne. Ty! To nie jest bez takich mi tutaj, kurwa. Bez takich. Jesus fucking Christ, ten koleś jest... Ten koleś jest bardziej pruderyjny niż połowa kurwa kościoła katolickiego, no. Sorry, ale jeszcze nie słyszałem, żeby kogoś... żeby kogoś w paradzie równości obraziła sukienka ślubna, no. Co tu się kurwa dzieje? Organizatorzy marszu równości nie zawsze mają wpływ na to, kto się pojawi. Przykładem była chociażby pewna uroczystość religijna, w której brałem udział i przyszła taka osoba, która uprawia karykaturę siostry zakonnej, jeszcze publicznie powiedziała, że na uroczystości religijnej wśród osób LGBT, żeby było jasne, że jest siostrą nieustającej przyjemności. No przepraszam, ale jakaś zupełna kpina i chyba czasami zapominamy o tym, że nasza wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. Powinniśmy być bardziej... I co, i w jaki sposób naruszyła twoją wolność, ty niesamowity wręcz pajacu? Sorry, ale przepraszam, ale to już jest... To już jest jakaś błazenada, no. Ja nie wiem, o co chodziło, bo w sumie to bardzo ciężko orzec, o co mu właściwie chodzi. Natomiast to jest kurwa niesamowite, co tu się dzieje. Po prostu ten koleś ma jakieś gigantyczne problemy z tym, że ludzie... Że ludzie nie funkcjonują także, I guess, w społeczności LGBTQ tak jak on? On twierdził, że to był obrządek religijny, no. Natomiast siostra Mary jest zajebistą osobą i jakby on nie był takim delikatnym tego pruderyjnym niewiniątkiem, to może by się dowiedział o tym, czym ona się zajmuje i co robi i jakie korzyści z tego płyną, bo co jak co, ale przypierdalanie się do niej może być trochę niesłuszne, nie? Ona jest... Siostra Mary Reed jest bardzo zbazowaną osobą. Myślę, że naprawdę wierzy w to, co powiedział, bo nie jest ziobrystą czy konfiarzem, który gada non-stop o prześladowaniu chrześcijan, ale jakby, Kupsul, ale nie musi. W sensie to co teraz pytasz, jest takim bardzo niezdrowym
spojrzeniem na to, że ci ludzie mają najebane w główkach nie dlatego, że oni są jakimiś strasznie złymi ludźmi, tylko dlatego, że są bardzo mocno zindoktrynowani w kulturze, która mówi, wiesz, musisz się wstydzić, musisz sobie głowę popiołem posypywać cały czas. Musisz bać się nieprzyzwoitości, a jeżeli tylko zobaczysz jakąś nieprzyzwoitość, to zamknij oczy, nie? To jest... To jakiś, kurwa, przerażająco smutny żart, który wynika z tego, że jakkolwiek by ten koleś nie chciał działać na rzecz, na korzyść osób LGBTQ, z niego raz za razem wychodzi taka właśnie katolicka czy ewangelicka, w jego przypadku, jak rozumiem, zaściankowość i taka... O nie, co się dzieje? To straszne! I to jakby dla mnie jest mocnym sygnałem, że on ma bardzo przerywaną relację z rzeczywistością, no. Jeebus. Słyszałem siostra Mary tuż po tym, jak na chwilę wyłączyłem i zacząłem mieć dziwną kminę z jaką działalnością LA powinien się zapoznać ławnik z korzyścią dla siebie. Nie, mówię o Mary Reed. Wrażliwi na to, że dla kogoś coś może być ważne. A jeżeli pojawia się osoba, która nie potrafi tego uszanować, tej wrażliwości nawet w swoim środowisku, to myślę, że należałoby się mocno zastanowić nad tym, o co my tak naprawdę walczymy. Bo jeżeli sami i słowo walka nie jest tu dobra, bo właściwie powinniśmy mówić o pracy. I skoro sami pracujemy nad tym, żeby była pewna akceptacja, żeby był dialog, to powinniśmy szanować również uczucia innych ludzi. I na którymś marszu równości też pojawiła się jakiś mężczyzna, bardzo kiczowato przebrany za kobietę i niósł obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Ja jestem protestantem. Mnie, że tak powiem, maryjność, czy wrażliwość maryjna, czy kult maryjny nie dotyczy, ale o ile wiemy, katolicyzm jest większością w Polsce i o ile wiem, Jasna Góra dla Polaków jest bardzo ważna. I teraz wykorzystywanie... Jestem Polakiem, I don't give a single fuck about Jasna Góra, nie? Daję zero główien na temat Jasnej Góry. Tego wizerunku właśnie w tym kontekście, gdzie to jest odbierane jako szydzenie, jest dalece niefortunne i na pewno nie przysparza nam chwały. A powiedział pan, powołując się na konstytucję o ochronie rodziny i w kontekście właśnie osób, rodzin tęczowych. Jaką ochronę powinno państwo zapewnić takim rodzinom? Przede wszystkim, jeśli mówimy o tęczowych rodzinach, bardzo często jest sytuacja taka, że dziecko biologicznie jest dzieckiem biologicznym jednego z tych partnerów czy partnerek. I teraz mamy sytuację, w której właśnie ten biologiczny ojciec lub matka umiera, no i robi się bardzo poważny kłopot, ponieważ jeżeli sytuacja właśnie tego rodzica się dość mocno skomplikowała, rodzinna, czyli że, nie wiem, mama, tata umarli, rodzice umarli, dziadkowie umarli, albo taki rodzic jest wychowankiem domu dziecka, no to teraz jedyne, co może się wydarzyć z tym dzieckiem, to trafić do jakiegoś ośrodka opiekuńczego, do tak zwanego domu dziecka. I teraz potrzebne są pewne regulacje prawne, które spowodują, że partner lub partnerka tegoż rodzica będzie mogła dalej kontynuować wychowywanie tych dzieci. Szanowni państwo, naprawdę nie łudźmy się. Kwestia osób, kwestia rodzin tęczowych, to nie jest coś, co jest wymyślone. To jest, to działa, to funkcjonuje. Mamy bardzo wiele rodzin. Przecież są stowarzyszenia, my rodzice, czy stowarzyszenia tęczowych rodzin, które jasno i wyraźnie o tym mówią. Jesteśmy tęczowymi rodzicami, wychowujemy dzieci i należy to uregulować. I wszelkie tego typu rozmowy, nawet kiedy uczestniczyliśmy w pracach synodalnych tutaj właśnie diecezji łódzkiej jako grupa LGBT, to nie rozmawialiśmy na poziomie emocji w tych sprawach, tak? Jaki jest stosunek Kościoła katolickiego do osób LGBT, czy jaki jest
stosunek obecnie rządzących do osób LGBT. No, poziom emocjonalny być może, a raczej na pewno niezbyt dobry doradcą. Tutaj należy mówić o faktach i to są fakty. Jeżeli ktoś coś walnie z polityków, że jesteśmy gorsi niż zwykli ludzie, że jesteśmy kategoria niżej niż zwykli ludzie, że jesteśmy jakąś tęczową zarazą, to jest takie społeczne przyzwolenie na to. Aha, skoro on tak mówi, no to ja teraz mogę puścić mu manto. I ja mam wielką nadzieję, że podczas dzisiejszego Marszu Równości, który jest różnie odbierany przez zarówno społeczność LGBT+, jak i przez społeczność w sensie bardzo ogólnym, że nic złego tam się nie wydarzy, zarówno ze strony osób, które uczestniczą w Marszach Równości, jak i ze strony... znanych ze swojej przemocowości i kurwa rozsiewania krzywdy wszędzie, gdzie popadnie. Kontrmanifestantów, jeżeli takie się pojawią, a mam nadzieję... My też mamy taką nadzieję, że dzisiaj przebiegnie to bez problemów i w jednak nie wszystko optymistycznej atmosferze. Bardzo panu dziękuję za ten komentarz. Moim gościem był Mariusz Pławnik z organizacji Tęczowi Społecznicy. Masakryczny jest ten koleś. Nie no, jeżeli chodzi o małżeństwa jednopłciowe, to jakby sprawa, mówiłem to już 15 razy, że sprawa wygląda tak. Konstytucja chroni małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. Super. Możemy stworzyć ustawę, która będzie chronić małżeństwo jako inne związki i nie ma z tym żadnego problemu. I możemy nadać im ustawowo inną ochronę, po prostu nie, nawet nie tykając konstytucji. Możemy to kurwa zrobić w ogóle nie komplikując sobie życia, szukając większości konstytucyjnej. Najwyższy Najwyższy sąd administracyjny. Konstytucja nie zabrania małżeństw osób tej samej płci. Wystarczy zmienić ustawę. To jest orzeczenie Najwyższego Sądu, Naczelnego Sądu Administracyjnego. Więc wiecie, to nie wiem skąd ten człowiek na Instagramie wypowiadający się, bo stwierdził, że jest inaczej. Chciałbym poznać te wykładnie, która sprawia, że dla niego to jest nieprawdziwe, ale no... Oczywiście, że tak, masz rację, ale to dzięki Luce w prawie, bo pewnie... Ja nie mam wątpliwości co do tej intencji. W sensie to, co on pisze, że taka była intencja przy formułowaniu tego, jest absolutnie prawdą. Natomiast jakby... to, że taka była intencja, niekoniecznie oznacza, że to się przekłada długofalowo na stosowanie prawa, nie? Myślę, że to było, wiecie, nasze prawo w wielu miejscach jest kurwa pisane na kolanie i jest zjebane. Chcecie przykładu, gdzie nasze prawo jest popierdolone? W tym. Jest ustawa o... O Jezus, jak mi słowa teraz brakuje. O imprezach nie publicznych, tylko imprezach masowych. Kupsul... Tak jak powiedziałem, ja nie jestem prawnikiem, nie mogę ostatecznie tego stwierdzić, czy on bredzi, czy nie. Istnieje ustawa o imprezach masowych. W polskim prawie impreza masowa nie jest zdefiniowana. A przez długie lata konwenty w Polsce, festiwale fantastyki, konwenty mangowe, etc., opierały się na takiej analizie, że jeżeli współorganizatorem imprezy jest szkoła, a bardzo dużo takich imprez działo się w szkołach albo na uczelniach, to ponieważ jest organizowana przez placówkę edukacyjną, to niezależnie od liczby osób na miejscu,
nie jest to impreza masowa. A alternatywnym rozwiązaniem, bo tam jest mowa niby, że od 500 osób podczas wydarzenia, że jakby przepisy działają, jak jest minimum 500 osób w budynku i chyba 800 czy 1000 na otwartej przestrzeni, to imprezy, które na przykład działy się w kilku budynkach, na przykład, nie wiem, na kilku wydziałach Uniwersytetu na Toruniu, mogły znowu obejść w Toruniu, mogły znowu próbować obejść ten sam przepis, to samo ograniczenie dotyczące imprez masowych, decydując, że każdy budynek jest osobną imprezą. I jeżeli w danym budynku nie ma 500 osób naraz w tej chwili, to nie jest impreza masowa. Jako człowiek, który zajmował się organizacją tego typu imprez, dla mnie to robiło bardzo dużą różnicę, nie? Bo impreza masowa wymaga dodatkowego ubezpieczenia, dodatkowej obstawy. Ogólnie jest ciężej. Także takie, wiecie, drobne, ciekawe rzeczy. A polskie prawo jest bardzo dziurawe i o tym trzeba pamiętać. To wszystko kwestia interpretacji, dokładnie tak samo z aborcją. Według wykładni TK Przyłębskiej każda aborcja powinna być zakazana. No. Pamiętajcie, że duża część jakby tych praw jest kwestią bardzo konkretnej intencji interpretującego prawo, a nie kwestią tego, że to prawo faktycznie ma dokładnie tak działać, jak my sobie tutaj w danej chwili wymyśliliśmy. To ma też jakby ciekawe przełożenie na to, co ktoś już wspomniał na czacie. Jakby odnośnie USA. No to w USA po obaleniu Roe v. Wade, czyli precedensowej sprawy dotyczącej prawa do prywatności, która jakby kodyfikowała w prawie to, że prawo do aborcji jest rzeczą, która powszechnie przysługuje wszystkim Amerykanom. Demokraci stwierdzili, że żeby nie doszło do cofnięcia kolejnego wyroku sądu najwyższego związanego z właśnie tym razem prawem do małżeństw jednopłciowych, to trzeba stworzyć przepisy, stworzyć ustawę, która nie bazuje na precedensie, który można obalić, tylko na tylko i wyłącznie na fakcie, że zobaczcie, mamy ustawę i ta ustawa przeszła. Więc to jest trochę good news. To jest trochę good newsów dla was. Z kolei, jak już jesteśmy przy tym, to też warto o tym powiedzieć. W Japonii sąd najwyższy oddalił nie oddalił, tylko orzekł na niekorzyść pozywających, którzy domagali się prawa do małżeństw jednopłciowych. I zanim powiecie, o nie, Japonia jest zjebana w 100%, 200% i w ogóle, jest zjebana. Jest bardzo konserwatywnym krajem i ja wiem, że obrazki hentai dziewczynek mogą jakby w pierwszym momencie podważać tą rzeczywistość, ale tak, jest bardzo konserwatywna. To wyrok sądu powiedział, nie możemy uznać, że nie możemy uznać tam chyba ważności, bo tam chyba chodziło o potwierdzenie jakby zawartych poza Japonią małżeństw, czyli podobny problem, jak jest u nas w Polsce zresztą. Ale brak zapisów w prawie dotyczący
kwestii małżeństw jednopłciowych. Brak możliwości zawierania małżeństw jednopłciowych jest jednocześnie zdaniem japońskiego sądu łamaniem praw człowieka. Także niby przegrali, ale takie orzeczenia ze strony sądu są w pewien sposób wygrane. To jest rzecz, z którą chciałbym was zostawić na koniec. I nieskończoności u Caroline Dachrowa. Pojedyncze nieskończoności Flavius, Elej, WZK i Janek. Dawczynie pizza, Dan Pławski, Sakumia, Kranafek, Krzysztof Kraliński. Osoby dające kawę z ciastkiem. Michał Piotrowski, Karol Kuter, Hipatiasz, Obrony Kucyk, Becha Nord, Horsi, Gonwald, Chrysku, Łukasz Puchalski, Dawid Korzeniewski, Smoky Dora oraz KTBM 32. Dawczynie kawy. Michał Szedziewski, Kropster, Borcuk Cukrowy, George Soros, Azir, Robin, Barnaba, Jasiu 2, Heinrich, Samrion, Adam Klusek, Maciej, XLS i dawcy herbaty. Arkadiusz Gomiński, Rubem Fisto, Pączek do Bosla, Kardar, Pawlik, Antybrzyster, Inżynier Klinny, Master 3000, Splend, Wlubel, Hubert Mazur, Dzika Kaczka, NDF, Filiz, Sylwester Uba, Adrian Gami, Daru, Maciej Dziliński oraz Worewan. Dużo was. I to jest też super. Dziękuję wam. Bądźcie się dobre, bądźcie się dobrzy. Grudzień idzie. Pamiętajcie, żeby zostawiać pułapki na świętego Mikołaja.